dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Trener Krzysztof Biegun, no jak te lata lecą, bo pamiętam kiedyś jako zawodnik robiłem jeszcze rozmowy, Krzysztof Biegun teraz już trener. Trener Jarosława Krzaka, na nim chciałbym się na początku skupić, bo tak sądziłem, tak mi się wydawało, że powrót do tej współpracy może dać dobre efekty, bo wy macie taki wypracowany wspólny język i teraz jest 12 miejsce w Grand Prix, bardzo obiecujące skoki tego zawodnika. Tak, no zaczynając od tego wypominania wieku, to niestety wszystkim nam lata lecą, nie stoimy w miejscu, tylko latka lecą. No i a co do Jarka, super, cieszymy się bardzo, bo w tej Wiśle no trochę nieszczęścia, trochę niedopatrzenia z naszej strony, no i stało się jak się stało. Teraz dopilnowaliśmy wszystkiego, żeby było dobrze. Jarek od ze skoku na skok skakał tutaj coraz lepiej. W Szczyrku jeszcze jak po tej przerwie po Wiśle skakaliśmy, miał sporo problemów i naprawdę skakał źle, ale zaskoczyły mu takie 2-3 skoki, które skoczył na treningu i później właśnie od tych skoków zaczął tu już na takim poziomie i coraz lepiej, aż teraz mu wyszła już taka petarda, tak to co chcieliśmy od początku i bardzo się cieszę, no bo są to jego pierwsze punkty i na wysokim 12 miejscu, wiadomo, nie ma całej czołówki tu światowej, ale no mimo wszystko to jest Grand Prix i to prawo startu do końca życia wywalczone. Bardzo się cieszymy z tego powodu. On też widzę, że taki jest teraz zmotywowany, podbudowany, bo on stara się naprawdę, robi wszystko, żeby było dobrze. 2 lata spędził w kadrze narodowej, dzisiaj 12, ale on w kadrze naszej polskiej był przeważnie tym 13, tak to wyglądało, dobijało go to. Sam mówił, że miał wrażenie, że wręcz cofa się w rozwoju, kiedy rozpoczęliście wiosną treningi. Jakie były te największe mankamenty, gdzie były te rezerwy, co już udało się poprawić? Znaczy z Jarkiem, no ja tam nie byłem wcześniej w kadrze, nie wiem jak to też do końca wyglądało. Jarek sam mi powiedział, że on się po prostu cieszy, że może skakać z jednym trenerem. I mieć taką jedną wspólną wizję i cały czas, czy idzie dobrze, czy nie, no to kontynuować to, co się zaczęło. No i z Jarkiem tak cały czas robimy. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Trzeba coś znowu poprawiać, przysiąść dłużej nad skokami, pooglądać, dojść do wspólnego wniosku. Jarek znowu jest taki zawodnik, który ma świetne czucie. Jemu nie trzeba dużo, często powtarzać, co zrobić. I gdy się mu mówi, to on to po prostu wykonuje. Czasem wykona i skoczy na bóle, ale mimo wszystko konsekwentnie dąży dalej do tego, żeby to kontynuować. No i fajnie się nam współpracuje. Jest dobrze ogólnie. W Beskidzkiej grupie bazowej jest też Stefan Hula. Miałem takie wrażenie w przypadku Stefana i Jarka w pierwszej serii, że coś podobnego się wydarzyło, bo obaj wyszli fajnie z progu, mówili, że to były dobre skoki, ale potem pustka, dziura, uczucie, gdyby ktoś za te narty ściągał na dół. No nie, Stefana tu muszę usprawiedliwić, bo skoczył taki sam skok jak w serii próbnej. Bardzo dobrze skoczył, gdzie tam był w próbnej serii na 4. miejscu. Myślę, że tutaj też spokojnie z takim skokiem do 10 mógłby wejść, ale no w momencie, gdy ruszył Stefan, no to przyszedł na ból i taki przeciąg z boku, z tyłu, bardzo mocny, taki momentalny i no nie miał po prostu żadnych szans Stefan i tu po prostu to nie jest nikogo wina, bo to ani Borka, ani Stefana, ani nasza, to po prostu przyszło tak niespodziewanie i zdmuchło Stefana po prostu i tyle. To jeszcze zapytam o pozostałych, o tę grupę podhalańską, zakopiańską. Odbudowuje się Maciek Kot, naprawdę to się dzieje? Tak, Maciek skoczył super pierwszy skok, już taki troszkę na limicie, a teraz już bardzo ten, no przeleciał mu ten skok po prostu do przodu, nie było takiego dopchania do ziemi, nie było też powietrza tak pod nartami, żeby go tam mogło złapać, bo jednak jakby ten wiaterek był, no to on tam z tą prędkością by się zabrał i spokojnie odleciał, no ale po prostu był to limit i nie dało się odlecieć po prostu dalej z tego. Adam Niżnik tutaj, no po prostu uśmiech od ucha do ucha, prawie ten uśmiech głowę całą otacza, bo to jest ważny dzień w jego karierze, nadal młody zawodnik, już senior, ale to jest ważny dzień w jego karierze. Tak, bardzo ważny. Adam też tak na ostatnią chwilę tu z nami trochę przyjał, ale Adam już zasługiwał na starty w Grand Prix, ponieważ w Wiśle na sprawdzianie skakał już dobrze.
zabrakło mu tam jednego miejsca, żeby dostać się do składu i po tej też, po Wiśle, po przerwie skakał w Szczyrku, rozpoczęli zgrupowanie w poniedziałek i od drugiego, trzeciego treningu coraz lepiej skakał właśnie i no, chcieliśmy też go tutaj zabrać, bo jest to dla niego szansa tak samo wystartować, skoczył swoje takie normalne skoki, bo to nie były takie super skoki, gdzie Wiśle skakał nawet trochę lepiej, tylko po prostu normalnie skoczył i zapunktował i bardzo się cieszymy, no bo też uzyskał to dożywotnie prawo startu w Pucharze Świata, także gratulacje dla Adama, dla kadry juniorów, trenerów z kadry juniorów, którzy Adama prowadzą. Super. Ja tutaj tak oficjalnie na początku, trener Krzysztof, no ale my się znamy trochę lat, więc po imieniu powiem sobie. Krzysiek, ja się martwię o Klimka Murańkę, bo mam takie wspomnienia, że kiedy zawodnik jest na zakręcie kariery i nawet takie letnie Grand Prix, takie sobie bez światowej czołówki, pewnie wiesz do czego uderzam, bo też miałeś w swojej karierze taki wyjazd do Hakuby. To nie pomaga. Jak tutaj się odbić z takiego błędnego koła złych myśli? Nie pomaga. Klimka skakanie nie jest takie złe, na jakie w sumie wygląda. Bardzo dużo problemów ma z timingiem. Odbija się po metr, półtora metra za wcześnie z progu i tu jest ten największy błąd, bo technicznie zaczyna coraz lepiej skakać, tylko po prostu ten próg mu nic nie oddaje, bo to no, nie da się po prostu dopchnąć full energią do progu, gdy jest półtora metra za wcześnie. To no nie ma żadnych szans. Warunki też mu nie pomogły, nie będziemy zwalać oczywiście wszystko na warunki, tylko u Klimka musi ten timing się zgrać i jak trafi w próg, ten próg mu odda, to będzie naprawdę bardzo duża różnica w metrach w efekcie tego skoku. Nie trzymam za długo, bo przed Wami długa trasa do domu, do Polski, ale ostatnie pytanie, bo rozmawialiśmy o tym poza kamerą. Pamiętam, jak na antenie Eurosportu tłumaczyłeś różne zagwozdki dotyczące kombinezonu. Co można zmienić, co można nagiąć, gdzie są rezerwy, jak to się wszystko troszkę je. Oczywiście to było pewnie 15%, ale tutaj to są kolejne zawody Krystiana Katola w roli kontrolera sprzętu. Czy to jest korzystna zmiana na tym stanowisku, no bo różne były opinie o Micejukarze. Nie wiem, czy mogę komentować, bo takim się stałem ekspertem, że mi Jarka zdyskwalifikowali w Wiśle, także... Przekorny los. No nie, no to też to był trochę nasz błąd i nie ma tutaj dyskusji, to już jest przeszłość. Nie wiem, nie poznałem nigdy Miki Jukary. Krystiana Katola znam z Fiskapa, bo przez 2 lata jeździliśmy na Fiskapy i on tam był głównym koordynatorem i no jest w porządku, no kiedy trzeba zdyskwalifikować, to dyskwalifikuję, bo to nie ma dyskusji po prostu, ale jest przeważnie sytuacja jasna, przychodzimy do niego zapytać się, co było nie tak, on nam wszystko tłumaczy, wtedy mamy czas poprawić i komunikacja jest układa się dobrze, no jest w porządku. Takiej owocnej współpracy życzę, no i szerokiej drogi, no bo naprawdę tutaj kawał kilometrów. No, dziękuję. Troszkę pojedziemy z Wojtkiem jakieś 18 godzin jutro także. 17 pojedzie Krzysiek, no i meta dla Wojtka. Tak, nie, dzielimy się także. Współpracujemy razem, także się też dzielimy jazdą.